przywoziłem z Polski rzeczy, materiały budowlane, tirami, wagonami. To było straszne, no bardzo trudne dla księdza. Przecież ja mam się zajmować ludźmi tam jakoś duchowo, a nie budowaniem, siedzeniem w planach, szukaniem sponsorów, a bez tego by nie było tych warunków, jakie mamy. W oratorium zrozumiałem, że jestem potrzebny drugiemu człowiekowi. Zrobiłem tu pierwsze kroki w kierunku mojego zawodu. Pracuję obecnie w szkole sportowej. Uczę dzieci i chciałem podziękować księżom, że w tym miejscu stanąłem na nogi, stając się odpowiedzialnym człowiekiem. W tym miejscu poznałem swoje powołanie, żeby śpiewać w chórze kościelnym podczas mszy świętej, ale to nie jedyna rzecz, jaką otrzymałem. Na święta Bożego Narodzenia ksiądz Tomasz sprezentował mi laptopa. To był niesamowity czas. Pamiętam, jak się cieszyłem, kiedy miałem go w rękach. Nasz Saszka Mądry, Saszka, który został gwiazdą oratorium i telewizji w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Saszka w pewnym momencie mówi: ociec, to dobrze tutaj tak być, bo nic nie robisz, przychodzisz tylko do kościoła i dostajesz różne rzeczy. Jest to czasami błąd taki misyjny, że za dużo się daje. Albo że, no bo jak cię przychodzi do kościoła, to w tym kościele się rozdaje. Nie wolno rozdawać tak po prostu. To trzeba pokazać, że najpiękniejszym, co można dać, to jest odkrycie swojego człowieczeństwa. To jest największym skarbem, największym darem. Nie materialne rzeczy, nie pieniądze, nie nawet jakieś jedzenie, tylko to, że ty możesz odkryć, że twoje życie ma niesamowitą wartość i odkrywając tę wartość, ty możesz wchodzić w relacje z innymi, budować relacje. Możesz nawet odkrywając tę wartość wychodzić poza pewne schematy, które wyniosłeś z domu, które może są właśnie trudne i słabe jakoś, no, i nawet bolesne, ale ty możesz wyjść poza to. Nie? To pokazanie tego, to jest największym darem i danie tego. Moja rodzina jest niewierząca, dlatego gdy trafiłem do oratorium, nie zagłębiałem się w modlitwy. Jednak z czasem zaczęło mnie to wciągać. Nauczyłem się modlić i zacząłem świadomie uczestniczyć w mszy świętej. Pochodzę z rodziny, w której są muzułmanie oraz prawosławni. Jako jedyny z rodziny jestem praktykującym katolikiem. Na początku to było dla nich trudne do zaakceptowania. Mojej babci muzułmance na przykład nie podobało się, kiedy robiłem znak krzyża przed posiłkiem, a jeśli na stół kładłem Pismo Święte, zamykała je i zakrywała ręcznikiem. Teraz jest inaczej i gdy babcia zaakceptowała mój wybór, dogadujemy się między sobą. Te dzieci, które słuchają o Bogu, tych katechiz w oratorium, to zawsze będzie dla nich miało sukces w życiu, bo to jest taka droga do czegoś dobrego. To zatrzymuje od czegoś złego. Ktoś sobie przypomni albo katechezę, albo słowo i uratuje może komuś życie. W moim życiu nastąpił w pewnym momencie poważny kryzys wiary. Jako młoda osoba zbłądziłem i chociaż bałem się odtrącenia, to ponownie tu trafiłem, ponieważ w tym miejscu poczułem, że jestem komuś naprawdę potrzebny, bez osądzania za złe uczynki, które popełniam. Nigdy ojcom tego nie zapomnę, bo nas wychowali do lepszego życia. Pierwszy raz coś takiego widziałem, że dziewczyna normalnie gryzie w bark drugą, gdy biegają razem z piłką. Ale też, gdy uczyłem w szkołach różnych, w Kargandzie, tam w czterech uczyłem, spotkałem się też z taką prostytucją dziewczyn w wieku 13-14 lat, o czym wcześniej nawet nie miałem pojęcia. Pamiętam, że kiedyś nie liczyłem się ze zdaniem innych. Byłem agresywny i impulsywny. Ciągle konfliktowałem się ze wszystkimi. W oratorium nauczyłem się słuchać innych. Dzięki temu teraz mogę cieszyć się normalnym życiem. Trzy razy w tygodniu, to jest wtorek, piątek i niedzielę, jest otwarte oratorium Dobrego Pasterza i przychodzą dzieci w wieku od 6 tak do 14, może 16 roku życia. I przez kilka godzin jest dla nich prowadzona katecheza,
razem z wolontariuszami przygotowujemy takie spotkanie. Ono trwa gdzieś od godziny 11 do godziny 15, 16. I w trakcie tej, można powiedzieć, tego spotkania jest godzina katechezy, są takie gry, żeby dzieci też poczuły atmosferę taką rodzinną, że tutaj na przykład się nie krzyczy, jak może i w domu, że tutaj można się pobawić, że można porozmawiać i można dobrze zjeść. Co większość dzieci na przykład nie doświadcza tego w domu. Przez granie różnych sztuk, które oni czasami sami komponowali, te dzieciaki wchodząc w rolę innych ludzi, to było dla nich takie dosyć też odkrywcze, uzdrawiające, bo oni sobie wybierali role, które im pasują. I ta świetlica, my tak to mówimy, świetlica taka dla dzieciaków, ale nazwaliśmy to oratorium. Oni rozumieją, że to, co to znaczy to oratorium, że to jest takie wychowanie, w którym zakłada się wiarę chrześcijańską. I rodzice nawet tych dzieci, powiedzmy, czy nieochrzczonych, czy którzy wyznają jakieś, czy są prawosławni, czy muzułmanie, dają nam taką zgodę, że się zgadzają na wychowanie chrześcijańskie. Najwyższy taki dowód uznania to, że oni tą świetlicę nazywają domem. Zauważyłem, że tworzenie wierszy pomaga mi wylewać swoje emocje i uczucia na zewnątrz. Tworzę wiersze na tematy, o których nie potrafię rozmawiać z ludźmi. Pisanie wierszy stało się celem, a nawet sensem mojego życia. Różne były takie przypadki chłopaków, dziewczyn, którzy dzięki temu oratorium, można powiedzieć, łyknęli trochę człowieczeństwa, bo wszędzie oni byli pogardzani, odepchnięci przez rodziny, przez najbliższych, przez szkołę, a u nas się ciekawie rozwijają. Ja uczę się w tej chwili uczę się w technikum artystycznym na kierunku wokalistyka klasyczna. Chcę zostać profesjonalnym śpiewakiem operowym. Chcę nauczyć się prawidłowo śpiewać, a przez to uwielbiać Boga, pomagać innym ludziom. Dzięki oratorium moim przyjaciołom, młodzieży, mogłem pójść na studia. Ci ludzie mnie wspierali, chociaż miałem wątpliwości. Dziś jestem im wdzięczny. My często jesteśmy takimi ojcami dla tych dzieciaków. No to takie jest trochę szokujące, że oni czekają na właśnie, na objęcie, na przytulenie. I to obojętnie, czy dziewczyny, czy chłopaki. Pojawili się też kucharze, ciocia Basia z dziadem Mietem, tak dzieci mówiły na Mietka, ponieważ był już w wieku takim 60-70 lat, więc on był dziad Miet, czyli wujek Miet. Widzieliśmy na naszych oczach, jak to oratorium, ja bym powiedział, rośnie, czyli puchnie, ale nie ze względu na to, że gumowe ściany ma, tylko ze względu na to, że coraz więcej osób tam się zjawiało, dzieci. Patrzyło się na te dzieci jak na człowieka, który nic nie widział i to jedzenie, które stało na stole, myśleli, że go zabraknie, a więc trzeba jeść tak dużo, żeby starczyło, nie wiem, jemu na 3 dni czy na ile. Chociaż my ciągle tłumaczyliśmy, że jest, że będzie. Mieli niesamowitą charyzmę. Jako takie małżeństwo już w wieku emerytalnym chcieli zrobić jeszcze coś dobrego, czuli potencjał i przyjechali na misję, byli też 5 lat, tak jak ja. I też nadawali niesamowity klimat temu miejscu. Na moich oczach przychodzi dzieciątko zagubione, które nic nie potrafi, które uczymy myć ręce, bo nie umie, gdzieś tam wkłada pod wodę. I potem dorasta taki młodzieniec, który przychodzi do oratorium, żeby właśnie zajmować się tymi małymi dziećmi, prowadzi do łazienki, uczy myć ręce. Mnie przyciągnęła swobodna komunikacja między uczestnikami oratorium. Są dzieciaki, które mają po 5-6 lat, ale i młodzież, która ma 17 lat i więcej. I wszyscy dogadują się między sobą. Nie ma bariery wiekowej. Szanujemy się nawzajem. To, co jest szalenie ważne przy takiej pracy, to była zdolność do rozwiązywania konfliktów, które się pojawiały i które zawsze są momentami kryzysowymi,
które albo pchną tą wspólnotę ludzi do przodu, albo rzeczywiście będą jakąś kością niezgody i troszkę staną się przeszkodą w tym, żeby ktoś mógł przyjść, żeby ktoś mógł się z kimś spotkać. I myślę, że to są takie kluczowe osoby. Nie zawsze my się to zabieraliśmy. Czasami na przykład ze względów wychowawczych, na przykład taka Wala czy Kasia dostawała zadanie, idź porozmawiaj z tymi dziewczynkami, albo ona się dowiadywała o jakimś konflikcie, będąc bliżej dzieci. Problemy, które się pojawiły w oratorium, były przynoszone jak wirusy z domu, najczęściej z domu, nawet nie ze szkoły. Bo czasami przyszła raz do nas pani wychowawczyni dwójki dzieci i mówi, że ona nie może uwierzyć, że oni przychodzą do jakiegoś kościoła gdzieś na jakieś spotkania i że oni, jak o tym opowiadają, to właśnie tacy są pogodni, radośni, bo oni są najtrudniejszymi uczniami. I ona przyszła trochę zobaczyć, jak to wygląda. U mnie o tyle zmieniło oratorium, że ja zauważyłem się potrzebny dla kościoła. Potrzebny w tym sensie, że mogłem Kościołowi pomóc, a przez to, że pomagałem w tym oratorium, taka była specyfika tamtego miejsca, żeśmy akurat trafili do pomocy w kuchni, ale wiem, że pomagając temu Kościołowi, ja staję się potrzebnym dla Kościoła ze względu na inne osoby. Ciocia Basia i wujek Mietek, bardzo dziękuję Wam za to, że gotowaliście moją ulubioną zupę grzybową. Bardzo mi jej brakuje. Chcę ją bardzo zjeść. Bardzo za Wami tęsknię. Jak Liza to powiedziała, co powiedziała? Powiedziała mi, że dziękuję mi za doświadczenie taty w takiej relacji ze mną, za to, że poznając mnie mogła się dowiedzieć, że tata to jest ktoś, z kim można mieć więź, relację i ktoś, kogo można się nie bać. I ja jej powiedziałam, Liza, jak ty to powiedziałaś i się nie rozpłakałaś? Ona mówi, ćwiczyłam wiele razy przed lustrem. Dla takiej pracy duszpasterskiej, czy myślę w ogóle dla doświadczenia kapłaństwa, doświadczenie ojcostwa w takiej pracy duszpasterskiej jest fundamentalne.